Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie na powrocie z serii od Ara do Hektara. Ze mną Adaś. Siema. Ze mną Brączek. Cześć. Oczywiście też jest Itanas. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogólnie dzisiaj będziemy mieć lekkie lagi na TS-ie, ale jest to spowodowane TS-em. Wszystko z internetem mamy ok, ale nie wiemy czemu na TS-ie skacze nam ping. I nam czasami chłopaków przerywa. Od ostatniego odcineczka pozmieniało się troszeczkę, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, próbowaliśmy ten save ogarnąć tak, żeby po prostu był na pierwszy odcinek dla Adasia, a dzisiejszym już weźmiemy się za krówki. Dodałem pi razy oko mniej więcej tyle, ile mieliśmy surowca, czyli właśnie słomy, siana oraz trawy. Jest też 90 ton kiszonki, która jest w silosie, to wam też zaraz pokażę. Postawiliśmy sobie... Czekaj, gdzie jest ten? A, nie mogliśmy postawić, jak pamiętacie, warsztatu tam. Mordeczko, stój tutaj. Mam coś do powiedzenia ważnego. Do? Co? Że raz coś napisze, daj komentarz, to skoczę. Gdzie ty jesteś? Na górę. Zobacz. Na górę. Wyżej, na drzewo. O kurwa, jak zobaczyliście? Ej, banany zrywają, mówmy jedne. Ej, trampolina. Warsztat został przeniesiony tutaj? Dobra, komentarz dałem. O, piękne. Może się pisaliście też, żeby dodać podwójne koła do dzienniku, bo będzie lepszy klimat. Także do Maseja już zostały dodane i moim zdaniem naprawdę wygląda petarda. A my w dzisiejszym odcinku, mówię, zabieramy się za tworzenie paszy. Jeżeli mógłbyś Tanas lub kto ze mną zostaje, tutaj będzie MFM jeździł. To jak ta nas to nie, mefem tylko ty, Bożeś ty mój, Dojtwarem, z paszowozem. To już podjeżdżą. No, które, oj, które ogólnie pole jest do siania teraz? To duże, największe. To największe chyba jeść, bo ja będę chciał również tam jechać sobie siać. Jeszcze to się zmieniło, tak? Właśnie. Mieliśmy beczkę Justina, jak pamiętacie, ale z racji tego, że nie dodawaliśmy sobie mleka tego wszystkiego, postanowiłem, że po co mam mieć dwie beczki, od razu kupiłem tą beczkę funkcjonalną do mleka oraz do wody. Całe szczęście zorientowałem się i wodę mamy na podwórku w studni, za darmola, także gitara się ma, miejmy nadzieję, że nie wyschnie tutaj na tej serii. Wyschnie. Dusza straszna, totalna. Na pierwszy odcinek oczywiście zapraszam was do Adasia, tam już bardzo sobie pól poogarniali, trochę Adaś pokazał pola, jak się pozmieniało, ale zobaczycie sobie zresztą sami w następnych odcinkach. Kolejny odcinek pojawi się u Brączka, a później oczywiście kierownika? Obraz Tanasa. Masz kierownika chyba, albo nie dałeś bolek. Nie, nie dałem kierownika chłopakom, więc już wam daję, awansuj. Wiem, poproszę. I myślę... Banan. Miałem napisać, żebyście mi nie dawali, bo mogę sprzedać maszyny, pamiętajcie. Jo. A co, siejemy na polu numer 24? Zboże to miało być, tak? Nie, no, nie, soja. Właśnie, kurde, musimy sobie to... ogarnąć. Zobaczymy, no to dużo jak nie zostało. W ogóle będzie z mlekiem. Krów mamy ile? 23, tak? Tyle ile zostało chyba z poprzedniej. No coś takiego. Wiesz co, to nas podjeźdź pod kiszonkę najpierw. Podjedziemy sobie kiszonkę załadować, ponieważ ja mam rozpisane z poprzedniego farminga, jak sobie karmiłem krówki, że ponad 6 ton około kiszonki trzeba wsypać. Więc spoko. A czy w tym farmingu jest tak samo? Miejmy nadzieję, nie? Nie chcę nic mówić, ale to jest inny paszowóz. Większy. Ja? Adam sprawdzał, że 16 ton miał. Jo? Ej, skąd wziąć ten, ten na siłę trzciny? Jechać na ten, na sklep. Aha. Ja o, ten sam, identyczny nawet. Całe 16 krowy, ton. Krowy całą beczkę wciągły. Pogadaj, to dobra, ta nas dawaj do mnie, ta nas dawaj tu do mnie. Co ty, żeś przyszedł od zawór zakręcić bez nic, co? Tak, bo dało się to mocno. Nie wiem, co jest właśnie dzisiaj z tym TS-em? Pierwszy raz taki coś w ogóle mamy. Czekaj, ja mam... Nie, ale ping macie normalny, nie? No ping mamy, a wy ile macie pingu? 67. No, a ta Bronek miał dychę przed niedawno, więc... I dalej mam. No i dalej ma dyszkę. Silość pasiowy został odpalny. Dobra, bajka. W ogóle nic nie słowić, ale te siebie trzciny to jest przerąbana sprawa, więc chyba 4 odcinki będziemy musieli tą trzcinę. Moment, ja sobie ustawię teraz, o, tak sobie zrobię. Moim zdaniem zarąbisty jest ten ciągnik, jakby nie patrzeć, za MF-a sam raz, jeśli chodzi na tą serię. Nic innego chyba lepiej nie dało się zastąpić. Mały, zwinny. Więc do tura myślę, że w sam raz. Silos dosyć fajnie, ogólnie te ustawienie budynków, powiem wam, o wiele fajniej udało nam się zrobić. Jeszcze dużo strasznie miejsca zyskaliśmy po tamtej stronie, także myślę, że kolejne zwierzęta, jak jakieś będą, to pojawią właśnie się tam, gdzie jest jeszcze tych krzaków i trawy pełno. Możecie pisać, co byście chcieli zobaczyć za zwierzoki, bo się mega zastanawiamy tutaj. Widziałem też wreszcie mod, krokodyla, który będzie w farmingu pod koniec prawdopodobnie miesiąca, który będzie można bawić się terenem, teksturami i w ogóle, także fajnie, bo na tej serii też nam się przyda, nareszcie. Nie? Nareszcie. To powinno być moim zdaniem, nie po wiem. Po początku. Na początku grudnia wydane zaraz, a nie. To nas ile masz na to? Niecałe 3.
Dobra. 800. I jak będzie mój koło szóstki, to będzie ten, przy tej... Będę myślę, że do tego dodadzą szybkie bieganie, bo na przykład czanki bardzo wolno się ładują, a to by się przydało szybko. Ej, albo mi się wydawało, ogarnąć. Że szanka paruje. Serio? Okay. Albo po prostu tak kurz spod kół się unosił. Nie, chyba kul, bo nic nie widzę tu. To chyba ja. Ale pieniądze się rozchodzą, co? Nie, nie ma nic. No. A co wy kupujecie? Sobie? Money. Aha. A teraz ja tam czy to już wszystko wykorzystaliście? No. Ładnie. Trochę zeszło. No nic, no mówię, tutaj teraz moim zdaniem jeszcze, jeżeli nam się coś przypomni albo wam, to dajcie znać w komentarzach, jak w następnym odcinku się to pobawi. Kosiarkę kupiłeś? Tak, kosiarka, a właśnie, bo mieliście, jak pamiętacie, mieliśmy kosiarkę tą żółtą, taką zapinaną do tyłu. Ona była marki Pottingera, jak się tak. Nie mylę. A pomyśleliśmy sobie, że skoro jest taki mały wybór teraz kosiarek, wzięliśmy sobie teraz kosiarkę na kołach. Tą z takim długim dyszlem. Holanda. Czego? Holanda. I on to jest Holanda? Tak. I powiem wam, że kosiłem ją kawałek, bo musiałem sobie tutaj przygotować. I z nią naprawdę mega szybko się jeździ. Także myślę, że na początek będzie spoko, a z czasem sobie po prostu ją wymienimy. Teraz ile ton? Niecałe 6. Niecałe 6. Jeszcze dobra. Jest pół łyżki może. Będzie szóstka. Czekaj, to jakbym wziął tyle, to będziesz mi mówił, jak będzie ponad szóstka, to ja przestanę sypać. Dobra. 400 brakuje, no. Dobra, będzie, mordo. Nie, bo chcę więcej, bo tam wiem, że lekko ponad chyba było. Dobra, teraz udajmy się pod słomę. Tam musimy wsypać ponad 4 tony słomy. Tak, ponad 4200. Także ta nas tam będzie kontrolować, się uda. A ty możesz sobie, jedź sobie prawo. Jedź sobie prosto i prawo koło bory. No, ale później miał lepiej zawinąć, bo później będę musiał cofać, nie? Ale no, dobra. No dobra, niech tam chcesz. Nie, czekaj, ja sobie myślę, że tu jakoś od boku będziemy sobie to brać. Nie, tak sobie zrobimy. I tutaj myślę, że to jest dobre miejsce póki co. Właśnie, bo zastanawiałem się, jak robiłem serwer sobie. Dobra, starczy moto. Jak robiłem sobie serwer ostatnio, z Brączkiem rozmawialiśmy na temat tutaj stodoły właśnie. I to by nie był głupi pomysł, skoro można tam sypać po 250 ton. Nie wiem, czy teraz 250 ton jednego i drugiego surowca, chyba tak, nie? Bo raczej to tak samo działa jak silo do zboża, gdzie masz napisane, że 200 ton, ale każdego surowca, więc spoko by było, bo byśmy mogli sobie tą, chociaż to głupie siano i słomę, chować w tej stodole, więc myślę, że jeżeli do tej serii po prostu gramy na tym łatwym, to po pierwszym sezonie będziemy w stanie już kupić sobie właśnie tą stodołę i przetestować, bo w Farmingu 17 nie wiem, czy ktokolwiek z nas testował tą stodołę kiedykolwiek, bo ja jeszcze nigdy nie miałem, nie. Jeszcze nigdy nie ten, nie udało mi się. Ile teraz masz słomy? To dwie tony, coś takiego. Aha, dobra. Pana już. To już będzie raczej. Oj, Jezus Maria. Co nie można zielono wszystko. Czynności na w tym miejscu. Kuźwa, teraz nie wiem ile mogę mieć wsypane. A ile masz ton ogólnie? Pokazuję ci czy nie? 9. Aha, no to jeszcze muszę, bo to ponad 4 tony to będzie razem dycha. To dobra, to jeszcze ten dosypuję. Ogólnie mam pewną propozycję na tą serię. No. Żeby za pieniądze z trzciny, które skosimy teraz. Uh-huh. Żeby kupić dwie te duże sadzarki. No, możemy. Bo ale ogólnie też tam parę dobra, osób też pisało. Stój sobie, tak? Lekko cofnij żeby do tyłu. Pododawać. Dobra. Ja sobie ten. Ja sobie tu będę teraz. Nawet trzy, bo to jest mordęga siania tym. No, no, to jest ogólnie tamta masz będzie tak. Miała na cztery rządki, więc spoko. Jo, starczy, wiesz? I teraz tam kontroluj, jak to będzie wyglądało wszystko z tym. 10 ton jest równiutko. Dobra, czy jeszcze dosypywać słomy, czy też... Dobra. O mordo. Cichutko, nic się nie stanęło. Myślę, że ogólnie jest zrobimy dobrze. Sobie z jeden, może max dwa paszowozy i resztę będzie się ktoś inny zajmował. Kurwa, serio? Serio? Właśnie tak patrzę, słomy ci napierdziała. Dobra, ogólnie słomy i siana wiem, że było w poprzednim farmingu po tyle samo, więc mogę i te 400 tam kurwa wsypać, nic się nie stanie. Weź to przez paszowozy złapiesz. Ja sobie to złapię. Bo mówię, a ogólnie jaka beka, sprawdzaliśmy sobie z Adasiem, bo od samego początku tak mówiliśmy, że łyżka strasznie mało bierze. No i kurwa, no, to jest prawda. Wiesz, ile miała w poprzednim farmingu? Ile? To na 800. Aha. A tu całe 900. Ludzie napisali, żebyśmy wzięli tura większego i wtedy jest większa łyżka. No ale nie wiem, nic mi się wierzy, przecież łyżka jest cały czas tak. No właśnie, przecież łyżka jest jedna. No. Ej, chyba, że to farming tak dostosowuje do wybranego tura. Że wiesz, jest ten mały tur i ten duży, ale no nie wiem, żeby to tak zrobili. Co ma tur do łyżki ty? Poczekaj, no. Się wyjdę i zaraz zobaczę. Nie no, dobra, zostań za nim. Zostań tu ze mną na zawsze.
Dobra, nie ma problemu, to mi się odcinki, podoba. Odcinki będą się szczerze, pojawiać... To chyba takie coś innego, co nie? No, odcinki będą się pojawiać tak randomowo, w takiej kolejności po prostu, jak mówiłem wcześniej, tylko że po prostu ja nie mam odcinka na przykład od Zera, czy Brączek, czy Adaś, ja czy tam odbędę coś... Dzisiaj, no, no nie, no, masz, ale wydajesz go dzisiaj jeszcze, czy je? Co? Odcinek? Nie, już za późno, nie? Jaki? No, ze swojej serii, czy co ty nagrałeś dzisiaj? Co? Nie. Od Zera przecież nagraliśmy. A to ty sobie tak po prostu chcieliś nazwać. No. A ja już mówię, kurde, czy ty jeszcze nie wydajesz? Mogę wydać trzecie od zera dzisiaj, nie ma problemu. Nie, nie, nie ma problemu, zostań. Ta na co zostań tu? 13 ton. Wszystko na zielono? Jeszcze. Nie, jeszcze nie. Ale tak ogólnie tam kiszonka i smoła powinna być chyba, czy nie? Jo. Dobra, no ja tu jeszcze domieszam to. Kurde, no schodzi, powiem wam, że to pierdolenie jest tą łyżką. Bo to trzeba ładować. No i ładować. Ale teraz wszystko na zielono. Ej, a ciekawe czy są taśmociągi zbugowane. I po ile są taśmociągi? Ja to się taśmociągiem teraz. Co? Ustawiaj to kolejstwo. Ale patrz, no tu pod każdą kubkę byś cofnął, podjeżdżałbyś tylko tym. No to by nie był głupi pomysł. I niech się zbuguje, to ja pitolę. No jo, no ale to czy teraz tylko pytanie. Czy... Są taśmociągi. No, ja już myślę, że wolałbym. Za 5000 jest najmniejszy, nie? No to najmniejsze. To te najmniejsze wystarczyło, bo on do góry chyba tak sięga. Jak tam teraz wygląda sytuacja w paszowozie? Okay. Imprezowo czy nie? Wszystko bardzo? Na zielone. Tak, bardzo. Dobra, ile tam do końca zostało dosypać? Ile ton masz? Zobaczymy jak tą łyżkę wsypiesz, 15. No to jeszcze wody wlej. To wszystko zielone cały czas? Wody. Jo, wszystko zielone cały czas. Dobra, koniec. Czekaj, ja sobie umie wezmę i... A ty jak możesz, mordo, dam ci teraz kurwa... O Jezu, wysypałem. No. Dam ci teraz tego małego ciągniczka i weźmieć potem szczepę taką kurde zieloną do trzcinek. I zaraz na nią trawę nasypiemy, bo nie będziemy 500 razy jeździć. Czekaj, gdzie tu jest karmienie z tamtej strony? Wow, w ogóle jaka dziwna tekstura się złożyła. Czy to się da odpalić jakoś paszowóz? Właśnie tam na tą stronę coś skipować. Ole, dostał od razu. Wymiszej to. W szoku jestem. Nie no, że ogólnie jeżeli chodzi o obroty to bardzo... O, od razu ciągnik wolniej się zbiera, 15. Nie? Dobra, czy ja mam możliwość sypania? Chcę na stronę prawą, okej. Okay. Opatrzymy, zaczął kipować do tyłu, wyrzucać górą. O, górą. Dobra. Zobaczymy sobie. Kurwa, masz. Kurwa, masz. Ale fajnie schodzi, najpierw schodzi tył. O ja pierdolę, już widzę ile tu jest karmienia i... Czemu? A tyś nic nie sypał do tego? Do... O... Jeszcze nie sypałem. Mordo, ten TMR cały czas rośnie. Wiem. 16 tysięcy. No tyle co urobiłem. No to jest, poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Z 8 paszowozów trzeba umieszać. Matko Bosko, córko jedyna. Masz stan, ja lecę sobie. Boże, tutaj ledwo się pojawiło, nie? No. Tam... Nie no, z 4 chociaż, że połowa była. No, to jest totalna masakra. Nie no, mówię, tutaj by się coś trzeba pomyśleć nad czymś, jakąś ładowarką długą, czy nie wiem co. Ja mam ładowarkę, poszedł, to o wiele wygodniejsze będzie i przydatne do wielu rzeczy, co nie? No, bo no, chodzi o sam tonaż, nie żeby to kurde raz, a porządnie załadować, bo tak to będzie totalna masakra. Mordo, gdzie jest tą szybą? Co? Gdzie ja im naraz zawiozę trawę, nie? Bo im trawę trzeba sypać, nie? Zieloną. Tak. Chyba, że ej, żeby się nie pierdolić, podjadę samozbierającą i zbiorę ten. Ale to... No i właśnie o tym właśnie mówiłem, chłopaki. Bo... Jest TMR, która jest skuteczność 100%. Mhm. I kiszonka, siano 75%, a trawa 25%. No i to jest to pytanie najważniejsze. Czy siano, kiszonka i trawa to jest jedno 100%, a TMR to jest jedno 100%. No teraz właśnie nie wiem jak to jest. Napiszcie w komentarzach, jeżeli ktoś już... Ja bym ogólnie nie dawał tej gosiana, kiszonki i trawy, co nie? Tylko samą tą TMR i wtedy zobaczył jak one będą tutaj. Ja bym dał tego i tego i zobaczył wtedy co się będzie działo. No to wtedy nie zobaczysz czy się coś dzieje. No ale ten, mniej więcej... A ty ile ma, nie porównamy, bo ile masz krów. Chyba, że zróbmy inaczej teraz. 10. Nakarmy je TMR-em samym. Ja bym do końca bilansował, dodał słomy, bo nie ma słomy w ogóle. Tak, zaraz nie, też. Są ten. Ta nas, wiesz co, spróbuj. Nie jest zrobiony w ogóle. Odczep paszowóz, weź samozbierającą, która stoi koło obory i jak możesz, spróbuj tak powoli sobie podjeżdżać od boku, samozbierająca będzie łapać, bo to my będziemy 2 dni karmić. I spróbujemy właśnie ten. Spróbujemy wziąć tak nasypać. Paszowóz odstawiać gdzie indziej. Dobra, spoko.
Nie, serio, ja bym tę TMR-kę zrobił i zobaczyć, zrobimy, co tutaj i się stanie. Najwyżej wyczyścimy do zera i następnym, przy następnym karmieniu weźmiemy i sprawdzimy. I wszystko tak to zrobimy, jak, jakby coś się było. No, ale chyba, chociaż że ktoś nam w komentarzu, dużo będzie komentarzy, nie? Co ładujesz teraz trawę? Się. Co? To po co tę trawę ładujesz? No żeby już nie stać w miejscu. Jak już na razie nie mamy jeden, to no to wiesz. Szukujmy się, bo wydajność jest 89%. No. Czyli jednak słomę dajcie jest i będzie stuwa. Wysoka bardzo, tak? No. Ja bym dał teraz jeszcze do trawa fula wody, dochodzi, nie? Trawa do fula na słomy. Już mówisz, że trawa jest osobno. Ten. Nie. Nie. Po co trawę? No pościelić, że obornik był, nie? Obornik to jest jak słoma. Chcesz pościelić trawę? Nie no, trawę zieloną muszę im sypać, przecież zawsze tak było. A trawę już myślałem, że ten, słomę. No ale właśnie tego nie sprawdzimy wtedy, nie jeżeli sypiecie im trawę. Co Adam mówił. Albo dajesz TMR, no, albo dajesz trawę, kiszonkę i siano. Aha, ale kurwa. Znaczy siano lub kiszonka, bo to jest jedno lub drugie, co nie? No kurwa, teraz nie wiem. No i wtedy daj, bo siano, kiszonkę, TMR trawa, skuteczność to jest 100%. A to i to masz też 100%, czyli dajesz albo TMR, albo te dwa. No właśnie, ja bym w tym kurde, po prostu ja bym, sezonie ja bym, teraz, ja bym, co nie? Aha. Robiłbym tą TMR i słomę do fula i wodę do fula, ja bym i zobaczyć co. Zieloną trawę. Nie, no to ludzie nam napiszą tak czy tak to. Wydajności, co ale nie? Tak czy tak mi się wydaje, że ludzie nam zaraz też napiszą. Bo jeżeli oni będziemy mieli ten wydajność 100%, no to tutaj to trawy nie potrzeba. Bez sensu w ogóle sypywać cokolwiek jeszcze. No ja trawę i tak mamy. No to zbieram. To ja trawę. Ty, ale ten, ty zbierasz siano. A słomy musisz im zebrać. To weź mordeczko już. Weź se sypnij i wysyp to. Nie, bo mi zabrało to, co wysypałaś. Mówię, no dobra, już to będę ładował. Dobra, to musisz tam tamtej stronę zajechać. Dobra, no to ja tutaj trawę im dosypię. Będzie najwyżej więcej tego. No ja no tam zawsze trochę można i no, no, no tak nie? Kurwa. No ja wprawdzie jak masz umieszaną, zbilansowaną, to trawy no to mega mnie ciekawi, no bo się. Mówię, no ja u siebie na serii robię. No nie, bo nie wiem, no bo skąd. No właśnie. Znaczy, nie, a nie, jeżeli ma skoszoną łąkę, to jo, czasami jedzie tam gdzieś. Ale to jest jako dodatek. Jako tak, bo to, no to no. My też damy jako dodatek. Może będzie wtedy mniej brało tej, wiesz, jakoś to będzie sobie mieszać, nie? Wtedy nie będzie tak TMR szybko schodził. Mordeczko, po co się zrobiło, nie? Jeżeli będzie wydajne 100%, to naprawdę nie macie co tutaj bawić, tylko robić. Ty, ściana się trawa zrobiła? No, normalnie, w paszowodzie. Ue, jakie dziwne odbijane tynki, robnicy. Musisz sobie zmienić ten. Dobra, więcej nie sypię, pierdzie, dwa dni mi zejdzie. Ale to schodzi, nie? No. No ty tak samo, mówię, trzcina póki co i tutaj karmienie. Ale nie oszukujmy się, że bardzo te 20 ileś prób, co mamy, to dość szybko produkują coś, bo dopiero co nakarmiliście je po raz pierwszy, a one już trochę zapitoliły, co nie? No a jeszcze prawie mało co tu ten, obornik jak leci, to znaczy słoma jak leci, ale w ogóle ile jak się dużo pojawiło, jestem w szoku, w farmingu to pojawiało się 7-8 krów i dziękuję, dobranoc. Mhm. A tutaj naprawdę, wygląda by było full. Ale kurwa zasypuje im tam ten. Przecież to jest małe pastwisko, to jest max 50, tak? No ciekawe czy te 50 się pojawi, nie no bo one już chodzić by nie miały gdzie. No 50 to się nie pojawi, ale... Ej, faktycznie ojebało 700 kilo aż TMR-u już. No. To jest naprawdę spoko. Dobrze, niech jest. Patrz, niech no już jak wszystko, najwięcej. Ten, słoma tak jak najszybciej, dają, to już obornik zaraz będziemy mieli. Mhm. Dobra, spoko to wygląda. Ja tu widzę. Fajnie, podoba mi się. Ogólnie w tym farmingu bardziej mi się to podoba ta obora. Jest fajnie zrobiona. Więc to jest spoko. Czekaj, nie wiem czy się ścieli. Czyżby właśnie to tak patrzę. Ścielenie weź podnieść tak samo jak do tego. Albo nie, ty. Ścielenie się sypie w danym jakimś miejscu. A nie tutaj, dla nas? Jesteście tutaj może być ścielenie. Tak, no. Tu. Tak mi się wydaje, bo tu no... Tak, sypujecie normalnie tam. Jo, bo tam jest przywożenie krów i mleka chyba. Tylko taka, tylko nie wiem czy i samozbierająca dana. Jest. Jest? Dobra, no to zaraz będziecie mieli tutaj ostro posypane. Gdzie na pasisku? Aha. No, tutaj rośnie. No, myślałem, że w oborze się pojawi tylko ścielenie. Nie. Ono się tu pojawia. Ładuję tej słomy jeszcze. Znaczy ono ogólnie wszędzie powinno się pojawić. Jeszcze do tej słomy? Dobra. O, słomy to jeszcze od hu. Odcinki ogólnie no będziemy robić co 40. Zobaczcie. No fajne tekstury te słomy. 99%. Jak daliście w ten słomy. No 98. No i to mogę, nie trzeba nic sypywać. Ile mleka już? 200 litrów mleka prawie. No masakra, no, to jest. Bo u mnie 1000 litrów przez cały dzień. Od kurczę rana od godziny 8 do... Nie wiem ile godzina zleciała. No.
O, dobrze, że sezon jak najszybciej będzie u nas, bo już was z tymi naszymi tymi to mało. Nie, no tutaj to trzeba 8000 litrów mleka zbierać i sprzedawać, co nie? No jo, tak. A po ile jest 1000 litrów? Zależnie, cena też się waha. 2000 chyba. Zaraz zobaczymy, ile jest na tej serii. Mi się zdaje, że po 2000 jest. Mleczko. Po 1400 na znisce dwie, także no 2000. Nie, ja miałem chyba 1700 albo 1800, więc myślę, że dwa może być. A też ktoś tam w komentarzu widziałem, że pisał, także może sprawdzić. Wyrbolek teraz robił. W ogóle jeden, jeden z moich widzów miał mi wysłać w ogóle wszystkie średnie, na średnim poziomie najwyższe ceny danych produktów. No to mi jak jeden gość napisał właśnie w komentarzach. Fajnie by było, żebym go dostał. Dobra, no ogólnie nie będę teraz szarżował ze słomą, bo musimy jeszcze zrobić... Dzisiaj szarżuję. A naprawdę jak widzicie bieda, nie wiem czy nie będziemy musieli... Powiedzcie mi, gdzie postawiliście siewnik do kukurydzy. A dosiałeś do końca? Nie, teraz by pojechał sąsiad już. No właśnie. Ja nie wiem, muszę sprzątać na sejwie. O jest, dobra, widzę. Gdzieś powinien być, no nie wiesz, że... Stoi tutaj. Dobra. Z krowami nie ma problemu, że chyba coś będzie w obrębie stało tego, nie? Tam nie wiem, nie mam tutaj nic się nie pojawia. Tam kanki z mlekiem są. Jo, kanki są. Z drugiej strony tego. No dobra, ale i tak ogólnie są, mamy dużo, u nich wody jeszcze będzie można przywieźć, ale to luz. Ja bym dał do pełna wszystkiego i... Temeru już tonę zeżarły, pozdro. To trzeba napitalać i to mocno. Idzie gnojówka, nie, jest bajka. Na następny sezon rzeczy. Dobrze, nas jest czwórka, bo co odcinek już będzie musiał mieszać ten TMR. No. To co, no. To, dlatego coś musimy pomyśleć na ten temat i się rozwinąć w tym kierunku, bo to będzie właśnie, masakra, bo nie? Miałem dobra, Adam, podasz mi tego, żebym się przesiadł do MS-a, Maseja? Masz. Dobra, szukamy. Russell, masz. Już się nie mogę doczekać, jak będziemy 15 tygodni kosić zboża. O. Jesteśmy sobie na nowiuszki naszym polu, na którym nie mieliśmy oprócz orek... Co? Takie pole wielkie. No. Na którym nie mieliśmy oprócz orki, nie mieliśmy nic zasianej i odcinków też nie było chyba. Panowie, bierzemy tą manitkę najnowszą? Ogólnie... Co wyszła? Czekaj, a ile na 69 tysięcy. 69 tysięcy? To kurwa chyba w farmingu kosztowała ten. A ta, to jest ta. W kostubie coś kosztowała manitka. Ta mała ona jest, to nie? Bo a, te większe, mniejsza. No to po 90 parę tysięcy. No to i tak, kurwa. A najśmieszniejsze, że ta mniejsza ma więcej koni niż tam większa. Czemu nie mogę uzupełnić silnika? No bo na czym ty chcesz to uzupełnić? Czy musisz kupić tym. Tą paletę do, z ściną? Nie możesz zwykłymi nasionami. Ja nasionami z tym uzupełniałem. No chyba to napełniłeś, ale zbiornik do opryskiwacza. Nasionami? A tu jest nasiona? Tam jest za ikonka? Nie, przepraszam, nawóz tam jest. Tylko nie, a nawóz jest z wodą rozrobiony, przepraszam, pomyliło mi się. To ja wezmę za to. To co ja mam kupić, Iwy? No jedź, palety. Tą do palety. I tutaj, ścina cukrowa. Ty, no to ja tak to urabiam TMR-u, tak? No jo, urabiaj. Ale... Czy wodę bym. Najpierw zabierz. Kurwa, ja wziąłem traktor. A to co robi sam? A nie, to ta no właśnie, zmienimy się najwyżej. No. Kupiłem trzy palety i trzema palety. Dobra, wcześniej jak będę potrzebował. Nie, dobra. Słuchaj, ta nas zrób taki make. Dojcza sobie, weź, będzie szybciej siał, a jemu daj tego, a jemu daj mały ciągnik. Gdzie to jest ta woda, bo... wiesz, spalić, gdzie przyczepy stoją teraz te dwie? Doczko, mu nie daje rady. Za nim jest studnia. Dobra. Więc spoko. Ej, no kurde, w ogóle ten klimat tutaj, ta pogoda... Teraz faktycznie, macie rację, że te podwójne koła robią klimat, jakby nie patrzeć, przynajmniej w tym zestawie tutaj. No fajnie, nie fajnie. Właśnie, zaczęliśmy odcinek, tam było, kończyliśmy Adama, było 33 tysiące, tutaj zaczęliśmy z 30 tysiącami, z racji tego, że odcinkiem Brączek pojechał właśnie te koła wziąć. I przy modyfikacji oczywiście nam zabrało, bo już jak teraz będziemy mieli kupione je raz, no to wtedy wiadomo, będziemy mieli je już cały czas, a teraz jeszcze, póki ich nie było, no to te pieniążki nam... zabrało. W silosy pododawałem to wszystko, co było. Więc tutaj już mówię, jesteśmy chyba... O ja pierdolę, Adam, dało radę zasiać te górki? Mhm. Widzisz to? Dobrze, że ten mod wychodzi, bo ogólnie nim można wygładzać teren tak jak w Giancie. To jest super sprawa, że no mówię, teraz nie, tak jak będzie, jak budynki tam. Będą wychodzić i table, to dopiero zacznie się gra w farminga, nie? Wtedy będzie tylko potrzebna płaska mapa, i wymiana. Jakieś pola zrobione z landami i każdy robi swoje gospodarstwo i zarobista seria, nie? Na YouTube'a. Także ja na pewno coś takiego będziemy ogarniać. Ja bym po sąsiedzku taką ogólnie zrobił, nie? Zrobi się. Serię. Poczekaj, to nas już ci daje, tylko wyleje wodę, nie? No, poczekaj, poszło. Nie wiem, czy dobrze, czy tak samo daleko zrobiliśmy to pole jak wcześniej, czy tutaj była jakaś odnoga, ale postanowiliśmy, że po prostu tu zrobimy po długości, żeby się nie bawić, a za to powiększyliśmy bardziej tam jedną górkę, więc tu moim zdaniem jest spoczko.
Widzieliśmy tą kamerę, te komentarze tak z tą kamerką, którą się przybliża w środku. Chyba. Oczywiście zawsze zapominamy ją pobrać, ale miejmy nadzieję, że ogarnie w najbliższych odcinkach tą player kamerkę, bo by się przydała po prostu tak czasami. Teraz ważna sprawa, czy ten siemnik to zasieje. No dobra, daj, gorzej będzie z kombajnem, obstawiam. Nie, Wanderstadt. Akurat jeśli chodzi o tego Wanderstadta, nie ma co narzekać chyba na niego. No, jeżeli chodzi o siewnik, to... na takich górkach, które tam przed chwilą były, to naprawdę szacunek, że on to zasiał, bo w ogóle... jeden siewnik obstawiam, że nie da rady. Najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że 3/4 siewnika siało. Mhm. Ta ćwiatka była w powietrzu, ale ona i tak siała. No. Ona była naprawdę wysoko w powietrzu i liczyłem, że tam nic nie będzie, będę musiał jakoś pod kątem, ale ona nie, jechała tak, normalnie przez całą godzinę, więc szacunek z jednej strony, że to się udało. No bo tutaj gdzie niegdzie ten teren naprawdę nie wygląda ciekawie, no zobaczymy jak sobie będzie jeszcze kombaj radził, no bo tutaj też obstawiam, że tu akurat może być ciężko z kombajnem, tam header, nie uderzenie w tą górkę, bo to no, naprawdę nie ciekawie wygląda, jakoś znaczy nie, uderzenie, no zakopie się po prostu, trzeba będzie lekko podnieść header i on przeskoczy. Jestem ciekawy, bo chyba jak my tam oraliśmy w 17 nie było takiego terenu. Co tutaj to wygląda gdzie? Ogólnie? Tam w 17 w ogóle większość płaskich terenów było, więc no, tutaj teraz, ten... cud, że oni takie coś zrobili. Powiem wam, że ogólnie to wygląda tam jakby któremuś, no ktoś to robił tu, jakby poleciał mu w ogóle ten kursor gdzieś przez przypadek i trzymał przeciwnicki. Czy wiesz tak, co wiesz? Ci powiem, oni w ogóle robiąc te pola w niektórych miejscach, oni jakby nie ogarnęli różnicy terenu. Bardzo duże kanty są na przykład przy drodze pomiędzy, nie wiem, miedzą, pomiędzy drogą, miedzą. Aha, a polem. Tak wiem o czym mówisz. To będziemy. Opad. To jeżeli wyjdzie ten mod, będziemy poprawiać, bo jak teraz oborowaliśmy te pola, tutaj jest fajnie. Tu jest fajnie, bo jak widzicie mamy dookoła pola krzaki, to jest akurat spoko, ale mamy te pole za burdelem z jednym drzewem i tam koło krokodyli i w tych właśnie miejscach. No tak fatalnie to wygląda, bo tu gdzieś wchodzi 5 metrów w pole, tekstura ta żółta drogi, a tu nagle gdzieś w drogę wchodzi tekstura zielona. I to tak. Tam jest to zasiane? Co? Tam jest to zasiane? Nie, właśnie tam trzeba będzie jechać siać niedługo. To zasiejemy. W ogóle co tam siejemy, bo to będzie mógł któryś siewnik jechać, który jest jeszcze pewnie na farmie. Zboże. Tam właśnie miało być zboże. A czy nie? Co? Nie. Kurydzia tam miała być chyba. No już właśnie kurwa, żeśmy sobie nie zapisali tego. I to jest. Powinniśmy sobie to zapisać. Bo teraz co ty posiałeś koło domu? Pszenicę i jęczmień. Kukurydzy dwa pola miały być. Pszenicę i jęczmień posiałeś, nie? Tak, no i tam dostarczy zbóż moim zdaniem. Jeszcze tu zboże? Nie, tu jest soja. Tu jest soja. A za budynek Wolcą zrobiłeś tak jak ten? Pszczonkę? Budowałbym na zboże zbilansowaną. Robiłeś tak jak było pisane? Tak, sześć tam z kawałkiem kiszonki, cztery pola. A za sklepem co jest zasiane? Też nic. Gdzie? Za sklepem też nic nie jest zasiane. Nie, dwa pola tamte są wolne, więc kukurydza i co? Dwie kukurydze? Nie. Kukurydza i zboże jakieś. Które jest mniejsze pole czegoś? Za burdelem. No, nie, o to mi chodzi. Nie. Zboże zasiane. Jęczmienia z niej. No to jęczmienia zasiejemy. No to jęczmienia zasiejemy. Bo pszenicy jest duża dwójka. No to starczy. No, chyba, nie, umówmy się może, że tutaj siejemy jęczmień, a na od zera pszenicę i będzie gitara. Nie, no co ty. No to chyba, było. Że... Ale nie, to... Bo no gdzie, no nie będziemy co, będziemy trzy uprawy tylko siali, no bez przesady, kurde. Ogólnie pobrane to nie wiem, czy będziemy się bawić. Tutaj oglądałem kolejny odcinek u Ananaska. I po prostu byłem w szoku, wiedziałem, że będzie różnica. Ale nie wiedziałem, że aż taka. Z małego tam jakiegoś randomowego pola trzciny zebrał 40 tysięcy zarobku miał z trzciny, nie? I z tego samego pola bawełny zebrał niecałe 6 tysięcy. 4 tysiące czy 5? Nie, no niecałe 6, 600 coś takiego. Więc no, dla mnie masakra, nie jeszcze tak drogi kombajn. No wiadomo, mniej pracochłonne, ale moim zdaniem no nieopłacalne, nie? Więc tutaj jeśli chodzi o to, to raczej nie wiem, no może po prostu pójdziemy w tą bawełnę z nudów, o, że tak powiem, na odcinki, żeby było coś w tym stylu, bo ta się spróbować będzie... można by było, żeby coś się działo, co no, nie, ale... ta seria akurat będzie taka, że chyba jakoś nieczęsto. Będziemy mogli sobie tu testować, bo będziemy więcej zarabiać, więc myślę, że będzie spoczką. Dzisiaj na razie nikt się nie nudzi, więc na misję nikt chyba sobie nie jedzie. Wątpię, to naprawdę będziemy mało misji robić. Tak, a czy nie, wiesz co, teraz może się tak posiejemy wszystko i tak dalej. Zdarzyło się Adaś teraz tak, że wszystkie pola nagle mamy do siebie, weszliśmy sobie tak od zera i ten. A tak to powiem ci, że jak będziemy sobie normalnie w trakcie sezonu, to zobaczysz, że jeszcze aż czasami będzie brakowało roboty, nie? Na polach. Pociąg się wykoleił. O, Heńka już tam wykoleił z Kubanii. W ogóle tak taki ładnie tutaj wyglądają. A to w ogóle chodź zobacz na pole. Pola fajnie są tak zagrodzone. No to weź mi tam, wpuść mnie do ciągnika. No. Nie, zestaw naprawdę. Zobacz, jaka zaraza się dała pać. Co wy żeście zarazili? Kukurydza? Chodzi ci o tą trawę, czy o ten plac tutaj? O ten plac tutaj.
Panie Pitole. Do żylni żeś tu mocno dał. Zasiądź, ogarniam. Naprawdę co? Tutaj się nie boję osiemniczek. Ale ty siejesz normalnie teraz tutaj, całość. Też, a popatrz. Odcina. Bo... Trzcina nie skończysz się, nie? Ja pierdolę. Tak, sterowanie na pewno. Skończysz? Co? Trzcinę skończysz? Nie. Chyba nie. Kurde. Czekaj, jak zaczynałem o 8, a to po 18 muszę skończyć. To ja w tym odcinku chyba zrobię jeszcze też siewy. No właśnie tak, no tak wychodzi. Siewy kukurydzy sobie zrobię. Tam nad właśnie no, na no. No, to na swój dzień mógłbym zrobić na bazie opryski tak. Moglibyśmy zasiać. Może być coś takiego. Nie będziemy nic robić. Co? Nie, bo myślałem, żeby opryski jeszcze zrobić. Nie, na razie no mówię, jeszcze póki jest robota, no to trzeba tu to zasiać i wtedy tam nas będzie miał odcinek. Jo, opryski, nawozy. Opryski, nawozy i się jeszcze coś ogarnie do tego. Wywożenie wody z rzeki. Albo tak. Sprzedawanie mleka. Czuję, że to mleko pójdzie, bo mamy godzinę 17, a mamy prawie to w ogóle ile tego mleka już pozdrawiam. 500 litrów mleka. Więc ja pozdrawiam, tu będziemy mieli w parę dni, to będziemy mieli tyle, że szok. No dobrze, dobrze, nie? Ta krowa jedna dojna jest, mu się zdaje, ta największa. O, i to taka... mocno. W garbie mleko trzyma pewnie. Zasuszyć trzeba. Zasuszyć. Kurwa, książeczkę. Właśnie ten, trzeba pomyśleć też zaraz w następnym sezonie. Bierzemy ten nasz plan 17 i kupujemy to pole 25. Tylko ty, jakby ktoś mógł, zobaczcie ten land teraz 25, ile kosztuje. Bo jestem mega ciekawy. Nie, ządu, nie. 111 tysięcy. Ile? 111. To spoczko. Chyba, że wolisz ten za 905. Nie, tu nic się nie da zrobić, to jest wszystko wokół wody. Bo tutaj właśnie albo gdzieś się rozwinąć w inną stronę mapy, a tam góra 11? Coś takiego? 10, 12, o! 275, 255, 175. Nie, to takich dużych to nie mamy pieniążków. Ty chyba, jeżeli chodzi o landy z polami, to najtańszy land, który został, to jest właśnie ten. Jeszcze jest tutaj czwórka. I piątka, 126 i 130. To trzeba po prostu. Ale rozważyć. Tak jak 25 jest najtańsza teraz z tego, no. Co zostało, nie? Więc tutaj będzie. Ewentualnie musieli... biegazownie za 176 tysięcy możemy kupić. Ach kurde, patrz, no widzisz właśnie coś z tą biegazownią. Ogólnie czytałem jeden komentarz i chyba tam było kilka łapek, bo mi go wyrzuciło na górze, że po prostu na od zera, to wiadomo, zaczęliśmy od zera sobie tą serię, a tutaj, że jak kontynuujemy, to mamy, że kupić tą biegazownię, nie? Że nie mamy na tym tracić, jak to było. Darmo. Więc ją po prostu dodamy sobie pieniążki i kupimy tak, żebyśmy wyszli na te 20,5 tysiąca, więc myślę, że na odcinku właśnie u Brączka to się ogarnie i sobie tą po prostu biogazownię na spokojnie kupimy. 17, uła. Nie chcę was martwić, chłopaki, ale słomy coś za bardzo mało mamy. No słoma ja właśnie wiem, dlatego też... Spokojnie, dużo teraz będzie zboża, także damy radę. Myślę, że chodzi, jak teraz ich nakarmisz i w ogóle to powinno im starczyć te kilka dni, to jest dwa odcinki. Nie, ogólnie bym prasę kupował do kostek dużych, bo tu kurwa będzie porażka. No tutaj do... Nawet samo składowanie tej słomy, zobacz ile jej potrzeba, gdzie my będziemy to kurwa składować. No dobra, ale ja mówię teraz o tym, kurde i patrz, i to jest zajebista sprawa stąd. Ze stodołą, bo ze stodoły chyba lejkiem się sypuje, nie? Trzy stodoły trzeba postawić. Nie, ze stodoły się lejkiem sypuje, nie? No, tak, chyba tak. No to zajebista sprawa dla pasowozu. Bo podjeżdżasz pasowozem i bierzesz 4 tony siana, 4 tony słomy. Dziękuję, dobranoc i masz załadowane. Kiszonkę ładujesz sam. No to by było akurat fajną sprawą. Czyli na... 250 ton wieży to jest mało, nie? Ale na początku jak mamy tyle krów, to hopy. No starczy, na sezon starczy. Moim zdaniem na sezon starczy. No może a reszta na sprzedaż słoma. I jak będziemy wtedy się nie wyrabiać, to wtedy można pomyśleć o prasie. Ja bym tak przynajmniej zrobił, nie? Bo mówię, to by fuj ułatwiło samo ładowanie, nie? Bo podjeżdżasz tylko paszowozem i dzida. Więc tutaj no postaram się, negupę, żeby... Negupę. No, żeby, jeżeli nie zdążymy, bo tu raczej nie mamy za dużo pomysłów, ale obyśmy mieli tylko na to pieniądze. Nie, jeżeli nie zdążymy teraz sprzedać przed zbieraniem słomy, tego, żadnych pieniędzy nie będziemy mieli przed wożeniem słomy, czyli raczej nie będziemy mieli, bo pierwsze pójdą zboża pewnie, albo jakieś soje, czy coś w tym stylu, to weźmiemy po prostu kredyt na te 90 tam tysięcy i kupimy tą stodołę, a później jak najszybciej to się jakoś tam odda. Możemy basen sprzedać, bo co? I tak nie korzystamy. Czym prędzej? No czym prędzej trzeba wziąć, bo mówię, ta stodołka naprawdę nam się... No ta słoma, powiem szczerze, że wątpię, żeby jeszcze na jeden paszowy starczyła. Jo? No to tam musisz wtedy sobie tak miarę domieszać, nie? No w miarę. Że, no, znaczy na ten co teraz mieszam to mi starczy, ale na kolejny już nie. Czekaj. W ogóle to trzeba kredyt wziąć na opryskiwacz jak coś, nie? Który to zasiano?
Jo, słomy nie musicie. Jo, lepiej temeru domieszać. Bo słomy jest im starczy, jest pościelone. Ja, znaczy ja ogólnie miałem tak, zająłem się wodą, no. Wodę dałem do pełna i miałem słomę brać. No tak sobie miałem ten już podpięty paszowy z mnie, dobra, to najpierw TMR. I dobrze tak zrobiłem. Dobrze, bo one słomy już ma na zielone i to starczy. Ale nie zauważyłem, że tej słomy jest tak malutko. Nie no, tu godzina 18, to już koniec? Petarda. Co? No. Ty skończyłeś, to weź mi podepnij paszowy. Ja już podepnę się. Gitara, o to mi chodziło. My sobie tam jedziemy. Tam zasiałeś kukurydzę, jo? Jo, zasiana już jest. No to spoczko, kurde, bo chyba nam się powiększyło tam kłodonku, więc spoko, będzie... będzie więcej po prostu areału. Tu Bronek już naprawdę nam dużo tej trzciny nie zostało. Dobrze, że mówię, chociaż dobrze, ona jest na sezony, nie? A Pawełna jest jeden na jeden sezon, nie? Tak jak się zastanawialiśmy ostatnio, czy ona jest na trzy sezony, czy na jeden. Wszystko na zielone jest, mordeczko. Czyli sianka do pełna i gitara się ma, tak? Tak. Ile dobra. Tam jeszcze zostało? Ogólnie bardzo mało. Dwie tony do sypania. Ubywa z tego siewnika, chyba że... soja po prostu potrzebuje tak mało nasion do zasiewu. Każde zboże inaczej? Tak, tak. Z tego co chyba w 17 to już było, że każde zboże inaczej. To możliwe, że ono mało potrzebuje. No bo zobacz, no to takie pole wielkie, a prawie nic nie zeszło. To to jedna trzecia może gdzieś. Dobrze, dość. Ty wiem, czego jeszcze nie zrobiliśmy. I to muszę zrobić, to, ale to poza odcinkiem. Pola tutaj, bo nie mamy dojazdu na to pole. Mógłby ten mod jak najszybciej wyjść. Chyba, że się przemęczymy jak jeszcze dwa sezony. Co? Na to pole nie ma dojazdu? Na to pole nie ma dojazdu. Przez tory jest. Ja wtedy miałem tu tak przeorane. A nie może być przez tory? No ale są krzaki. Trzeba byłoby to przeorać. Więc jak by się na to pole dojeżdżało? Trzeba było przez krzaki zapierdalać. To akurat to pole nie miało dojazdu do siebie, nie? To jest popierdolone dopiero. No, no nie, tu nie, nie, nigdzie nie widziałem wcześniej żadnego dojazdu. Znaczy tu był dojazd przez ten. Naokoło panowie, przecież zawsze. Jak naokoło? No, znaczy w 17 musieliśmy jechać na miasto. Koło silosu tam, nie? Przez miasto na ten teraz tak zwany silos magazynowy. No koło elewatora. Tak. No ale to ty i tak śmigałeś trawą, no, nie było żadnej truski będzie. Wylanej tu ani nic. No przez przejazd przejeżdżałeś. No, a na przejeździe była ta taka fajna hopka. No tak, ale jedynie to. A tak to a nie wiem jak jest teraz 19, czy nie, to dali, czy nie? Nic tu nie widzę przynajmniej. Tylko, że my nie jeździliśmy po prostu tamtędy. Bo ja zrobiłem drogę później, tak, pamiętam. Tak, no. Tak, tak. Tylko ale to wiecie co, po zrobimy tak, że przemęczymy się ten jeden sezon, czy tam dwa. I jak wyjdzie ten mod, to ja trochę podniosę tam drogę, że będzie tak, wiecie, fajnie wchodzić na tory. I tam fajnie się potem pomaluje, zrobi się drogę i to będzie w ogóle zajebiście. Panasku, zrobi... czy już jest pełne? 100%, tak, mocno. To, ja raczej mocno możesz przy naszych polach raczej wszystkie drogi poprawimy. No dobra, ty już jeden wiozłeś chyba. Żeby to naprawdę fajnie wyglądało. Daję, zobaczymy jak to. Dobra, myślę, że nie ma sensu, bo i tak już mam po 18, to już mi dużo sieł nie zostało. Tak, sprawdzimy tylko jeszcze ostatni tutaj paszowozik. Ja dobra, tutaj... weźmie tam puść, to wejdę do was na gospodarstwo. O Jezu. Czekaj, czekaj go, na razie go nie wyprostuję tego. Oj, no, to proszę dobra, bardzo. Ale w ogóle cienie fajne weszły na ten, na te uprawy. Chłopaki tu za lipo odwalacie. Ale piękne, dorodne krowy już zrobili. A to ty jesteś, Boże. To syp mordeczko tam. O. Pięknie, co pięknie. Się dziwi, że tak mało TMR-u jest. No, mocno. Mogę zgasić traktor? Będzie ale lepiej spało. Ale widzisz, poczekaj. Tak fajnie to wygląda, to jak się sypie na taśmę. No, animacja okej. O mordę, stoisz na schodkach idealnie. Bo cię wkręci. Nie. Oj mój Jezu, wyłączyłem już. Ty co tu jest, kurwa? Puk, puk, to tam. Puk, puk. O, ja tam mieszkam, kurwa. Miłość. Zobacz, szpak nam się pierdolił do środka, patrz to. To chyba z 10, kurwa, szpaków. Ty, to ja z kółki, patrz, one upierdolają, co nie chodzą. Ej, jebamy Spidermany. Dobra, w tym odcinku by było Czekaj, jeszcze zanim skończysz. Takie małe pytanie. No. Ty dawałeś pierwszy paszowóz, to nie? No. I jak dałeś, to było pełne 16 tysięcy, to nie? No i teraz widzę, że dałeś trawy, to nie? No. Jak już dałeś im trawy, to drugi paszowóz nie dał 16 tysięcy. O, nie mamy 30, bo nie mamy 32 tysięcy, tylko 28 już. Znaczy, litrów mleka. Ale przecież zeżarły już tyle. No, no ty ile ton zeżarły? Chłopie, ja chwilę, moment patrzę, one tonę opierdoliły nam.
Się zdaje, że on ma się ten... Ej, ale trawa nie urosła chyba. Już... Właśnie nie wiem, nie, z... nie widziałem tego. Tam Balek mówił, że 1,5 tony pierdolnie. No, no to moment, naprawdę on jest tak żarły, że szok. Ale to wygląda. Nie spojrzałem przed tym, ale... Dobra, w tym odcineczku to było na tyle. Taki luźny, spokojny odcineczek, ale krowy mamy już ogarnięte, wszystko rozpisane, więc spoczko. My wam bardzo serdecznie dziękujemy, na następny odcinek zapraszam do Brączka i co, słyszymy się już niebawem, a jutro już od zera, także na razie strzałeczka, piąteczka, trzymajcie się, cześć! Cześć!